Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Książka Stanisława Srokowskiego jest zapisem tejże pamięci, aby kolejnym pokoleniom o jakże ważnej historii z tamtego okresu nie mówiły tylko kamienie. To zbiór opowiadań, które poruszają temat zbrodni dokonanych przez ukraińską powstańczą armię na Polakach mieszkających na Wołyniu i pozostałych ziemiach wschodnich, Podolu i Pokuciu. Temat ten pojawiał się w wielu książkach, m.in. Strach, opowiadania kresowe oraz Łuny na wschodzie, lecz Nienawiść wyróżnia fakt, że opowieść poznajemy ze wspomnień i perspektywy dziecka. Lekki styl pisania Srokowskiego kontrastuje z ciężkim tematem. Książka ta zawiera w sobie całą okrutną i szokującą prawdę. Autor nie szczędził brutalnych opisów, nie omijał szczegółów. Przeraża w niej bestialstwo, okrucieństwo, ale i motywy działania. Cisną się do głowy słowa o tolerancji, akceptacji, zrozumieniu, ale do głosu dochodzi nacjonalizm. Tak rodzi się nienawiść, a nienawiść może zrodzić się w każdym narodzie. Odpowiednio podsycana, a nie tępiona, wychodzi na wierzch. Opowiadanie ze zbioru, które chciałbym przybliżyć, nosi tytuł Piękny kosz. Poznajemy w nim historię blizny, Polaka. Pomimo tego, że nie jest ona długa i ma tragiczny koniec, to dzięki poznaniu przemyśleń i dylematów bohatera możemy się z nim zżyć. Tytuł, który wyjaśnia się w kilku ostatnich linijkach tekstu oraz niejasność całej sytuacji, ma w sobie coś magnetycznego. Ciężko wyciągnąć wnioski, dlaczego blizna zginął. Czy miało to związek z jego próbą obrony gospodarstwa, czy okaleczony złodziej chciał się zemścić, czy był kolejną ofiarą tytułowej nienawiści, która niedługo przed nim zabrała jego sąsiada. Ta opowieść zadaje nam wiele pytań, na które możemy, wbrew pozorom, sami sobie odpowiedzieć. Kolejną ciekawą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, był fakt, że wydarzenie było opisane bezstronnie. Autor nie dodał swoich przemyśleń, nie oceniał. Jedynym tekstem, który można potraktować jako komentarz, jest ostatni wers opowiadania. Mogła to być przypadkowa zbieżność, lecz zestawienie wiosny i śmierci wypada jak ironiczny komentarz. Pora roku, która powinna nieść życie, nadzieję, stała się sceną dla tak tragicznych wydarzeń. Książka Nienawiść nie jest z pewnością lekturą dla osób o słabych nerwach. Jednak to nie ma być książka, do której siadamy dla relaksu. Według mnie powinna ona być lekturą obowiązkową w naszym kraju, gdyż bez pamięci nie ma historii, tradycji, języka, wartości, narodu. Bez pamięci nie ma świata, nie ma nic.